Witam Cię bardzo serdecznie. Tym razem zapraszam Cię do rozgrzewki. W tym filmie przedstawię przykładową rozgrzewkę. Oczywiście długość tej rozgrzewki i dobór ćwiczeń zależy od Ciebie, ale zawsze będę Cię zachęcać do tego, żeby przed praktyką jogi, kundalini, kriji, bądź też przed medytacją, żeby sobie troszkę kilka ćwiczeń zrobić. Jeżeli nie masz czasu, zrób chociażby młynek sufi. Może to być dowolna kombinacja asan, ale postaraj się, aby rozgrzać cały kręgosłup i jeszcze rozbudzić wszystkie kończyny, rozbudzić krew, obudzić mięśnie, obudzić limfę. Tak więc może to być też taniec, może to być cokolwiek sobie wybierzesz, ale postaraj się, jeżeli masz czas, żeby tą rozgrzewkę sobie zrobić. Wtedy będziesz jeszcze więcej pobierać z praktyki jogi i z medytacji. Więc ja bardzo lubię zacząć sobie od młynka sufi, bo on tak fajnie zaczyna rozciągać, rozgrzewać różne partie ciała, szczególnie kręgosłup, szczególnie działa na organy wewnętrzne i robimy wdech, kiedy rotujemy do przodu, wydech do tyłu. Od szybkości tych rotacji zależy, czy ta praktyka tego akurat ćwiczenia będzie relaksacyjna, czy będzie taka mocno energetyzująca. Czyli jeżeli robimy szybkie obroty, to ona jeszcze bardziej Cię rozbudzi, jeszcze bardziej obudzi metabolizm, jeszcze bardziej obudzi wszystkie partie Twojego ciała. I następnym razem, kiedy będziesz z przodu, zmień kierunek, wdech do przodu, wydech do tyłu. I Twoja głowa w zasadzie zostaje w miejscu, natomiast cały Twój tors, głównie brzuch, głównie klatka piersiowa robią rotację i pomóż sobie rękoma. Możesz zmienić kilka razy kierunek i później, aby zakończyć, rób te kółeczka mniejsze i mniejsze i mniejsze i wróć do środka. Teraz, aby obudzić trochę nogi, żeby nie zdrętwiały, usiądziemy sobie w pozycji skały. Możesz też usiąść, cały czas pozostać w pozycji łatwej i robimy wygięcia kręgosłupa. I znów rękoma możesz sobie pomagać, aby jak najbardziej wypchnąć klatkę piersiową do przodu i przy wdech do przodu, wydech do tyłu. Przy wydechu wciskasz brzuch do środka i do góry, pępek. Broda lekko w dół, głowa się nie rusza. I wdech do środka i do góry. Pozostając w pozycji, złap się za ramiona i robimy twisty. Wdech w lewo, wydech w prawo. Kręgosłup prosty, klatka piersiowa podniesiona, broda lekko w dół. W tym ćwiczeniu jeszcze bardziej separujemy nasze kręgi i wpływamy na taką odnowę i regenerację dysków międzykręgowych. I teraz możesz zmienić mudrę, pozycję rąk, ale cały czas staraj się, aby ta część była równoległa do podłogi, łokcie trzymasz wysoko, to jest gyan mudra. Wdech w lewo, wydech w prawo. I wdech do środka i do góry. I wydech. I możesz pozostać w tej pozycji i zaczynamy albo usiąść w pozycji prostej i zaczynamy obudzać jeszcze bardziej ramiona i robimy wdech, jedno ramię idzie do góry, drugie w tym czasie idzie w dół. Kilka powtórzeń i aby zakończyć wdech, oba ramiona do góry, wydech. I teraz zmieniamy strony, czyli teraz to przeciwne ramię idzie do góry, kiedy robisz wdech, a drugie ramię w tym czasie idzie w dół. Czyli jeżeli w poprzednim ćwiczeniu robiłeś, czy robiłaś wdech, kiedy lewe ramię szło do góry, to tym razem
prawe ramię idzie do góry. I oba ramiona do góry. Wdech, wstrzymaj. I wydech. I teraz oba ramiona do góry, wdech, wydech. To jeszcze bardziej uwalnia tutaj napięcie z szyi, z barków i przepycha krew, taką natlenioną krew wyżej do mózgu, do głowy. I wdech. I wstrzymaj. I teraz czuj, jak ta krew po złotej krwi popłynąć z powrotem do góry. I teraz rotację głowy. Rozpocznij od powolnych ruchów, delikatnych. I wdech robimy, kiedy głowa idzie do góry. Wydech. Głowa rotuje do przodu. I następnym razem, kiedy twoja broda będzie przy klatce piersiowej, zmień kierunek, ale wciąż robisz wydech do tyłu i wydech do przodu. I wróć do środka. Jeżeli jeszcze czujesz, że tutaj trzeba troszeczkę rozgrzać, robimy takie twisty. Wdech w lewo, wydech w prawo. Zacznij powoli, delikatnie. Możesz sobie wibrować mantrę sat na wdechu, nam na wydechu. I wdech do środka. I jeżeli jeszcze czujesz, że troszeczkę by się przydało stretchingu, to możesz sobie usiąść na znowu w wolnej, wygodnej pozycji i robimy wdech i przechylamy się na jedną stronę, wdech do środka i wydech na bok, wdech i rozciągnij się do góry, na wdechu do góry i ręce, tak jakby ktoś ciągnął cię w obie strony i wydech, odpuszczamy wdech, wydech i czuj ten fajny stretching po obu stronach twojego torsu. I wdech do środka i do góry. I wydech. Teraz, aby jeszcze bardziej rozgrzać różne partie twojego ciała, szczególnie nogi, ręce i pobudzić cyrkulację krwi i cyrkulację limfy, zrobimy sobie takie ćwiczenie, które balansuje dodatkowo twój mózg, czyli obojętnie jak zaczniesz, generalnie chodzi o to, żeby zrobić wdech, kiedy ręka idzie do góry i noga do góry, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Nieważne w jakim tempie, możesz zacząć powoli i później zwiększyć tempo. I też no, staraj się, żeby noga była w miarę prosta, ręka też w miarę prosta. I później już tak troszkę szybciej, tak jakbyś maszerował, maszerowała, bo to fajnie obudza, rozbudza limfę, pobudza limfę, krążenie limfy, czyli nasz detoks. Czuj rozciąganie w nogach. Czuj rozciąganie w barkach, w rękach. I wdech. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I wydech. I teraz jeszcze bardzo fajne ćwiczenie pobudzające. Szczególnie rekomenduję ci robienie tego rano. Złap się za pięty, jeżeli dostaniesz. I na wdechu podnosimy tutaj miednicę i na wydechu opuszczamy wdech, powoli, kręg po kręgu i wydech, wdech i wydech. To jest taka pozycja odwrócona, która bardzo dobrze działa na organy wewnętrzne, bardzo dobrze na tarczycę, bardzo dobrze na kobiece organy rozrodcze, wzmacnia uda, zresztą pewnie czujesz teraz. Kilka razy.
I teraz znowu przeciągnij kolana i poczuj, jak dół kręgosłupa, dół pleców się rozciąga. I aby rozprowadzić energię wzdłuż kręgosłupa i jeszcze dodatkowo wymasować, to jest taki najlepszy masaż dla Twojego kręgosłupa od nasady głowy aż po kość ogonową. Przy okazji pozycja odwrócona, więc daje dużo tutaj takiej relaksacji Twoim organom wewnętrznym, wspomaga cyrkulację krwi. I teraz zeskanuj się, zobacz, jak się czujesz. Jeżeli czujesz, że Twoje soki wreszcie płyną tak, jak trzeba, jeżeli czujesz się taki naenergetyzowany, pełen życia, to świetnie, właśnie o to chodziło. I teraz jesteś gotowa, gotowy do tego, żeby rozpocząć kriję, żeby rozpocząć medytację, bądź też, żeby kontynuować ze swoimi obowiązkami, normalnymi obowiązkami dziennymi. Tak więc dziękuję Ci bardzo. To były przykładowe ćwiczenia. Oczywiście tutaj można dokładać sobie do woli, skracać, wydłużać, zrobić to bardziej medytacyjne, zrobić to bardziej energetyczne. Zależy od potrzeby chwili. Dziękuję bardzo, życzę Ci wszelkiej pomyślności i do zobaczenia na następnym spotkaniu, na następnym filmie. Pa, pa.